I'm gonna use a computer, and I'm gonna write computer. It's really bad. But anyway, this is. So I'm gonna try to. Smaller cardboard box inside, and you'll find the accessories for your printer. First item to remove is the USB cable. On this printer, you can either set it up via USB or wirelessly. Now take out the power cord and the adapter for your printer and then set them aside. Alright, we'll attach them. W unboxingu długo, dosyć długo wyczekiwanego i dzisiaj się do to bierzemy. Ja zdaję sobie sprawę, że ostatnio nie było daily vloga. W każdym razie to będzie chyba jeden z ostatnich daily vlogów, może będzie jeszcze jeden. I tyle. Zapraszam do oglądania. Właśnie płytkę. Bodajże tymi właśnie wspomnianymi sterownikami. Trójkolorowy tusz, black tusz. Mamy kabel od zasilania. O! Jaka ładna. Tu mamy co? Po angielsku oczywiście wszystko. Tutaj mamy co? Limited, coś tam. Tutaj mamy jeszcze, to jest wszystko w folii. Ładnie tak daje w dół. Jakby i tu ładnie papiery wchodzą. I są nawet jakieś rozmiary różne. Całkiem spoko sprzęt, mi się podoba. Nie jest drogi, ale wygląda na porządny.
co my tu jeszcze mamy? Aha, miałem wam pokazać tą tasiemkę, to jest to niebieskie. Tylko... O, jak to się otwiera? Coś tutaj mamy jeszcze. Co to jest? To zielone, to się coś... Tu jest co? O, jak ładnie pachnie nowością. Tutaj też nie wiem, czy będziecie to widzieć. Tu jest tekturka mała. To zresztą będziecie widzieć, jak mam wyciągnę. Żeby się pewnie ta gąsienica nie przesuwała. Bo tutaj... Tutaj wchodzą tusze. Dobra, to już jest... Będziecie widzieć, jak mam wyciągnę. Żeby się...